Ciekawe jest to, że zgodnie z polityką Mercedesa silnik dociera się przez 1500 km, natomiast producent samochodu przewiduje serwis olejowy na 20 tysięcy km. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mercedes GLC 300 DE, rok produkcji 2024, silnik 2.0 hybryda na dieslu, 333 konie, przebieg samochodu 2200 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie test dla praktycznie nowiutkiego samochodu. Sprawdzimy poziom degradacji oleju, który został zalany na pierwszy serwis. Inicjatorem eksperymentu jest Maciej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Maciej skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się list przewodni oraz dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Już w tym miejscu mocno podkreślam słowo prawdopodobnie na oleju przepracowanym. Do silnika zalany został olej oryginalny Mercedesa w klasie lepkościowej 5W30, aprobata Mercedes nr 229.52, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 2200 km, 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km, olej eksploatowany przez niecały 1 miesiąc. Brak dolewek, brak pukanek. W ramach dodatkowych informacji Maciej napisał tak. Samochód był wyprodukowany i dostarczony do Polski w styczniu 2024, a kupiony dopiero 16 sierpnia. Zleciłem pobranie przepracowanego oleju w serwisie Mercedesa przy przebiegu 2200 km. Ciekawe jest to, że zgodnie z polityką Mercedesa silnik dociera się przez 1500 km, natomiast producent samochodu przewiduje serwis olejowy na 20 tysięcy km. Stąd wymiana oleju wymuszona z mojej inicjatywy, kończy Maciej. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 73,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 163. Nie mamy jak porównać tego wyniku z deklaracją producenta, bo nie ma karty handlowej tego oleju, natomiast możemy porównać do innego odcinka z tym olejem, odcinek numer 19, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność, różnice nie przekraczają 1%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 65,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179. I teraz jakie wnioski? Po pierwsze, zmiana w niższej temperaturze, dużo wyższa niż w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Powinna się zapalić lampka kontrolna. Po drugie, wskaźnik lepkości zwiększył się o blisko 10%. Po tak małym przebiegu to bardzo rzadko spotykana sytuacja. Moim zdaniem próbka oleju przepracowanego nie odpowiada próbce oleju świeżego. To są dwie różne formulacje albo dwa różne oleje. Natomiast mogę się mylić, tym bardziej, że w każdym z trzech testów lepkość tego oleju istotnie mocniej redukuje w niższej temperaturze niż wyższej. Pewna zależność jest widoczna. Nominalnie oceniając wielkość lepkości kinematycznej oleju przepracowanego, zakładając, że jest w klasie lepkościowej 5W30, to nie mamy żadnych sygnałów niepokojących. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii poprawny. Jak na diesla to bardzo dobry wynik. Mamy widoczne rozwarstwienie, ilość sadzy na niskim poziomie. Ogólna jakość oleju bez zastrzeżeń. Wygląda na to, że w oleju jest obecne jakieś zanieczyszczenie typu woda, paliwo powodujące poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. I tutaj otrzymujemy wyraźne potwierdzenie, że próbka oleju przepracowanego nie pokrywa się z próbką oleju świeżego. Odczyt poszczególnych parametrów w takiej sytuacji jest niemożliwy. To, co możemy zrobić, to porównać ten olej z olejem przepracowanym z odcinków numer 19 oraz 149. Tam występował dokładnie ten sam olej, oryginalny Mercedesa w klasie 5W30. Co widzimy? W kilku miejscach mamy potwierdzenie, że jest to inna formulacja olejowa. Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia, co to za olej. Porównując intensywność poszczególnych pików na widmach badanych olejów, to należy podkreślić względnie bardzo dobry poziom poszczególnych parametrów. Najbardziej przepracowany jest olej z odcinka numer 19, natomiast ten z dzisiaj wydaje się być w lepszej kondycji niż z odcinka numer 149 po zaledwie 300 km. Jeszcze w ramach ciekawostek możemy porównać widma dla olejów świeżych, obserwujemy wysoki poziom podobieństwa, minimalne różnice mogą być związane z inną serią produkcyjną. Podsumowując, eksperyment z kategorii trudnych do przeprowadzenia, ponieważ na starcie bazujemy na niewiadomych. Ogólna ocena jest bez zastrzeżeń, nie otrzymano niepokojących sygnałów. Szczegółowa analiza jest utrudniona przez wzgląd na brak oleju referencyjnego dla próbki oleju przepracowanego. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!